W tym materiale dowiesz się, jak skonfigurować i wyregulować instalację gazową w układzie Master Slave. W poprzednim filmie opowiedzieliśmy o systemie Master Slave, jego przeznaczeniu oraz omówiliśmy zasady podłączania instalacji ze szczególnym naciskiem na identyfikację i podłączenie do wtryskiwaczy benzynowych. W celu rozpoczęcia pracy należy przygotować dwa interfejsy komunikacyjne oraz laptopa, na którym zostaną uruchomione dwa programy KMN EvoSky. Pamiętaj! Zalecamy stosowanie oryginalnych, przewodowych interfejsów komunikacyjnych KME USB Optic. W przypadku użycia zamienników mogą występować problemy z szybkością i stabilnością połączenia ze sterownikiem gazowym. W pierwszej kolejności należy podłączyć interfejsy do złącz komunikacyjnych w obu wiązkach sterowników gazowych i do portów USB w laptopie, a następnie uzyskać połączenie ze sterownikami. Jeden z programów połączy się z urządzeniem Master, a drugi z urządzeniem Slave. Pamiętaj, uruchomione dwa programy muszą być w tej samej wersji, w przeciwnym wypadku nie zadziałają mechanizmy synchronizacyjne ustawień sterowników. Aby ułatwić pracę z dwoma programami na stronie konfiguracja Master Slave, przygotowane zostały dwa przyciski widok Master i widok Slave. Rozkładające programy na ekranie tak, aby zmaksymalizować wykorzystaną powierzchnię ekranu i jednocześnie pokazać użytkownikowi oba panele bocznych odczytów oraz pasek FUNC i pasek aktualnych korekt. W pierwszym etapie należy przygotować oba sterowniki niezależnie poprzez ustawienie w nich odpowiednich opcji. W sterowniku master należy ustawić odpowiednią liczbę cylindrów wykryć sekwencję zapłonów, wybrać typ paliwa, typ wtryskiwaczy gazowych, opcję silnika, typ czujnika ciśnienia, skonfigurować źródło i dzielnik obrotów, ustawić prawidłowy protokół OBD, a jeśli to konieczne, także typ OM, aby uzyskać dodatkowe informacje z pojazdu, na przykład o zadanych wartościach ciśnienia wysokiego i niskiego. Wykryć parametry czujnika ciśnienia wysokiego, gdy jest on analogowy. W sterowniku dual i samochodzie wyposażonym w czujnik ciśnienia niskiego należy także wykryć parametry czujnika ciśnienia niskiego. W sterowniku slave należy ustawić odpowiednią liczbę cylindrów, wykryć sekwencję zapłonów, ustawić prawidłowy protokół OBD, a jeśli to konieczne, także typ OM, aby uzyskać dodatkowe informacje z pojazdu na przykład o zadanych wartościach ciśnienia wysokiego i niskiego. Pamiętaj, w sterowniku master i slave wykryte sekwencje nie będą takie same oraz mogą się różnić od sekwencji z aut czterocylindrowych. Takie sekwencje są jak najbardziej prawidłowe. Po tych operacjach można przystąpić do dalszych prac. W celu ułatwienia rozpoczęcia pracy przygotowane zostały przyciski init master oraz init slave które ustawiają najważniejsze opcje w programie w sposób zalecany przy układzie Master-Slave. Przycisk Init Master wymusi tryb pracy sterownika jako Master plus jeden razy Slave. Oraz dodatkowo włączy opcję Wymuś Thread od sterownika Master do Slave, włącz opcję Wymuś T-Gas od sterownika Master do Slave, włącz opcję OBD Master-Slave. Przypiszę wszystkie cylindry do banku pierwszego. Aktywuje strategię wyzwalania Dynamic. Włączy opcję IDC, ulepszenie obliczania dawki. Skasuje punkty mapę F10, zarówno benzynowe, jak i gazowe. Włączy mapę korekt 5 zmieni zakresy na obroty i podciśnienie. Wyczyści wartości oraz przypisze ją tylko do banku drugiego. Włączy kasownik w tryb zaawansowany. Włączy synchronizację Master Slave. Ustawi czujnik temperatury reduktora na 10K oraz czujnik temperatury gazu 10K. Pamiętaj, dotyczy to równoległego łączenia czujników temperatury typu 4,7K. Włączy opcję pomień opóźnienia dla wielu sterowników OBD. Włączy opcję Szybki CAN. Przycisk Init Slave wymusi tryb pracy sterownika jako Slave 1 oraz dodatkowo. Włączy opcję OBD Master Slave przypisze wszystkie cylindry do banku drugiego aktywuje strategię wyzwalania dynamic. włączy opcję idc ulepszone obliczanie dawki skasuje punkty mapę w10 zarówno benzynowe jak i gazowe włączy mapę m 5 zmieni zakresy na obroty i podciśnienie wyczyści wartości oraz przypisze ją tylko do banku drugiego włączy synchronizację master slave Ustawi czujnik temperatury reduktora na 10K oraz czujnik temperatury gazu 10K. Pamiętaj, dotyczy to równoległego łączenia czujników temperatury typu 4,7K. Włączy opcję Pomiń opóźnienia dla wielu sterowników OBD. Włączy opcję Szybki kan. Wyłączy emulację ciśnienia. Pamiętaj, sterownik typu Slave 1 nie może mieć włączonych emulacji. Pamiętaj, taka konfiguracja jest zalecana przez KME dla sterowników pracujących w trybie Master Slave i dotyczy podłączenia według schematów z jednym czujnikiem ciśnienia CCT6 oraz jednym czujnikiem temperatury reduktora typu 4,7K. W przypadku zastosowania innego podłączenia należy ręcznie zmodyfikować odpowiednie ustawienia. W przypadku stosowania dwóch reduktorów i dwóch osobnych czujników temperatury reduktora. Lub zastosowania innego czujnika niż 4,7K, należy obu sterownikach zmienić typ czujnika temperatury reduktora na odpowiedni. Wykonana wstępna inicjalizacja jest taką, która będzie najkorzystniejsza w większości silników. Jednak w niektórych przypadkach niezbędne będzie wprowadzenie pewnych poprawek. W przypadku silników jednobankowych należy przypisać wtryskiwacze w sterowniku Slave oraz mapę korekt M5. Ponownie do banku pierwszego. Przed rozpoczęciem dalszych prac należy sprawdzić i wyeliminować ostrzeżenia systemu eksperckiego Sky, jeżeli jakieś występują. Po takim przygotowaniu systemu do pracy można przejść do dalszej konfiguracji i kalibracji sterownika. Ze względu na to, że system Master Slave składa się z dwóch osobnych urządzeń, zalecane jest nieużywanie autokalibracji. W celu ułatwienia pracy z systemem oprogramowanie Nevo Sky udostępnia mechanizm synchronizacji ustawień. Pozwala to ustawić takie elementy jak model, mapy korekt czy kątowe przesunięcie gazu jedynie w sterowniku master, a wszystkie zmiany są w tle przenoszone do sterownika slave. Pamiętaj, niektóre z ustawień nie mogą być synchronizowane, należą do nich. Liczba cylindrów, sekwencja zapłonów. Wyzwalanie wtryskiwaczy gazowych, parowanie wtryskiwaczy benzynowych, zbieranie map benzyny i gazu, zbieranie map ciśnienia, czyszczenie map benzyny i gazu, ustawienie panelu kierowcy, konfiguracja Master Slave, ustawienia protokołu OBD i kasownika OBD-OM, ustawienia emulacji wejścia-wyjścia dla obu kanałów, przypisanie wtryskiwaczy do banków i ich korekta. Przełączanie przy użyciu panelu czyszczenie błędów sterownika gazowego. Synchronizacja Master Slay zostanie zablokowana, jeżeli zostaną wykryte rozbieżności w wersjach oprogramowania lub konfiguracji takie jak różne wersje uruchomionych programów New Sky, różne wersje oprogramowania w sterownikach gazowych, niekompatybilne ze sobą wyzwalanie wtryskiwaczy gazowych, różna ustawiona liczba cylindrów w obu sterownikach różne typy OBDOM. Podczas synchronizacji mogą występować również inne sytuacje, które spowodują jej czasowe wstrzymanie. Dojdzie do tego, gdy jeden z programów nie jest połączony ze sterownikiem, jeden ze sterowników jest zablokowany, jeden ze sterowników jest w trybie aktualizacji. Aktualny stan synchronizacji wyświetlany jest obok wirtualnego panelu kierowcy na pasku odczytów bocznych. Gdy synchronizacja działa prawidłowa, można dokonać kalibracji systemu w sposób podobny do pracy tylko z jednym sterownikiem gazowym. Obserwując wartości korekt odczytanych z OBD oraz porównując ze sobą zebrane na benzynie i gazie mapy, należy modyfikować parametry sterownika tak, aby sterowanie silnikiem było jak najbardziej zbliżone do benzynowego. Zmieniając model korekty, kąt wtrysku gazu, parametry automatycznego upuszczania ciśnienia. Lub ustawienia przełączania w sterowniku master, wszystkie zmiany są automatycznie przekazywane także do sterownika slave. Jeżeli w trakcie kalibracji stwierdzona zostanie konieczność zastosowania dodatkowej korekty tylko dla banku drugiego, to nie należy wyłączać synchronizacji i ustawiać sterowników osobno. W tej sytuacji do modyfikacji dawki gazu dla banku drugiego służy mapa m 5. Po użyciu Przycisków wstępnej konfiguracji Init Master oraz Init Slave będzie ona działać jedynie na wtryskiwacze przypisane do banku drugiego. Należy być świadomym występowania pewnych zjawisk w systemie Master Slave. Pierwszą rzeczą, która może być dostrzeżona, jest błąd komunikacji z panelem kierowcy w sterowniku Slave. Wynika ona z tego, że do instalacji podłączony jest tylko jeden panel do sterownika Master. Po drugie, Przełączanie z benzyny na gaz i z gazu na benzynę w czasie kalibracji, jak i kasowanie map benzynowych i gazowych należy wykonywać ręcznie i niezależnie w obu programach. Po trzecie należy pamiętać, że w sterowniku SLAVE nie ma możliwości odczytu błędów OBD. Podczas korzystania np. z rozłącznika cylindrów dla sterownika SLAVE błędy OBD należy sprawdzać i usuwać w programie połączonym ze sterownikiem MASTER. Pamiętaj, sterowniki w układzie Master Slave mają takie same możliwości konfiguracyjno-kalibracyjne jak jedno zwykłe urządzenie. Wśród nich jest m.in. emulacja ciśnienia wysokiego benzyny, jednak sterownik typu Slave nie może mieć włączonych emulacji. Pamiętaj, jeżeli na którymkolwiek etapie pracy, w którym ze sterowników pojawi się ostrzeżenie systemu eksperckiego Sky, należy je natychmiastowo sprawdzić. Zweryfikować i w razie potrzeby dokonać stosownych poprawek w ustawieniach. Po zakończeniu kalibracji i testów drogowych wtyczki diagnostyczne w obu wiązkach należy połączyć przy użyciu wiązki interfejsu Master Slave. Jeżeli w chwili odłączenia komputera i podpinania wiązki interfejsu Master Slave sterowniki pracowały na gazie, to system może przełączyć się w tryb awarii wynikający z utraty komunikacji. Po ospięciu sterowników ze sobą Należy panelem kierowcy przełączyć system na gaz celem sprawdzenia poprawności komunikacji między urządzeniami. Jeśli interesują Cię informacje, o których mówimy w Akademii KME, zapraszamy do subskrypcji i włączenia powiadomień, abyś dostał informacje o publikacji kolejnej części. Pozdrawiamy zespół Akademii KME.